73 roku Machulska przyszła do mnie do liceum z takim spotkaniem z młodzieżą i tak jakoś wyszło, że się pojawiłem u nich tam na zajęciach. To dzięki Machulskiej zrozumiałem, że tu o coś innego chodzi. To był pan Kogito. I przełom jakiś taki osobowościowy, to znaczy, że zaczynam mówić o rzeczach nie tylko ważnych dla mnie, tylko ważnych dla innych, dla jakiejś wspólnej sprawy. Znaczy, że jest sprawa jakaś. To był przełom. Tu się pojawił teatr prawdziwy, prawda? Szukałem w tych tekstach głosu pokolenia. Piosenka Sprawa i pięści ze Świata czterech stron, komedy Ewy Lipskiej, My, rocznik powojenny, otwarty na oścież. Bardzo byłem zafascynowany teatrem ulicznym. Schumana, Living Theater, potem Brook, teatr brytyjski. No, studiowałem to, no oczywiście Grotowski, jako fascynacja. To znaczy chodziło o to, że istnieją inne formy wyrazu, istnieje coś, co jest zgodne z takim pokoleniowym buntem, prawda? Miałem obawy, ale byłem bardzo zdeterminowany, taki, wiedziałem o tym, że ten egzamin to jest pewnego rodzaju challenge i taki byłem dość energetycznie nastawiony na taką walkę. Że już jakiś jestem doświadczony, że jestem może taki już, jakby to się mówi, no już prawie zawodowiec. No, tak, tak, takie, było w tym trochę dumy na pewno. Romantyzm do dzisiaj jest dla mnie ważny. Może nie wszyscy poeci, ale Norwid jest szczególny. Wydaje mi się najbardziej współczesny, dla mnie przynajmniej dzisiaj. No, najbardziej obywatelski. Co znaczyłaby ludzkość, gdyby ją kto zmierzył, jak ona jest? I w taką, jak jest ona, wierzył. Co by ona znaczyła? Widziana tak szczerze, jak ją znam i oglądam. Nie zaś jak w nią wierzę. Co by ona znaczyła? Kilkaset milionów na śmierć skazanych istot, parę zaludnionych półwyspów. Oto i wszystko. I trup w każdej chwili zowąd, a zowąd słabe niemowlę zakwili. Oto i wszystko. Ludzkość z takowym obliczem, lubo to jej oblicze, nie byłaby niczem. Jakby do samej siebie twarzą poniżona przestawała być sobą. Wszelako to ona. I to właśnie jej obraz. I ten ją zagładza. Tak ludzkość bez boskości sama siebie zdradza. Aż dopiero, gdy w eter opłynie niebieski, powraca jej majestat i szkarłat królewski, aż dopiero widziana, jaką była, bywa i będzie. To zaiste jest ludzkość prawdziwa. Nie inaczej z człowiekiem. Gdy nań kto poziera, jak on jest i purpurę mu królewską zdziera, oglądawszy go marnym od stopy do powiek, jak pyłu garść rwanego wiatrem, cóż tam człowiek? Ale pył ów odniesion harmonii stworzenia, kiedy atomem każdym w gwiazdę się zamienia i wielka rzecz stąd rośnie, co godzina, co wiek, co era, to mówimy wtedy, oto człowiek. A jak z ludzkością całą, a jak z oderwanie uważonym człowiekiem, zarówno się stanie i ze słowem. To wzięte odrębnie, cóż znaczy niewierny dźwięk, a przywieść mocę do rozpaczy. Tak
niewierny, tak kłamny wnętrznemu znaczeniu, jakby zmarłego chciał kto poznać po dzwonieniu. Lecz tenże dźwięk niewierny, dostrojon otwarcie, w Grecji do rozśpiewu, do milczenia wsparcie, do mlecznej drogi proroctw gwiazdami w Judei, do litery u Rzymian. Słowian do nadziei. Wreszcie do słów wielkich, co na zawsze nowe, niczyje. Nigdzie niemiejscowe, skąd siś natchnione duchem. Dopiero takową zmierzona próbą wybrzmi ta rzecz wielka.